Kasper, jak byś określił to, co się wydarzyło w pierwszej połowie dzisiejszego meczu? Zagraliśmy zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie zrealizowaliśmy tych założeń taktycznych, o które trener nas prosił. Jednym słowem, nasza gra wyglądała fatalnie. Jeszcze raz chciałem podziękować kibicom, ponieważ są wspaniali i dopingowali nas cały czas, nawet jak przegrywaliśmy 27 punktami. W pewnym momencie zaczęliśmy grać, ale to już zdecydowanie było za późno. To jest kolejny słaby mecz Polfarmy. Czy można mówić o kryzysie tej drużyny? No, na pewno nasza gra w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach zdecydowanie nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Tak jak trener wspomniał, być może są jakieś potrzebne zmiany i myślę, że można mówić o jakimś kryzysie. Tak jak widać, nie gramy tak, jak powinniśmy grać. Nie chcę się nad tobą pastwić, ale powiedz mi, czy wy wiecie, co należy poprawić i czy twoim zdaniem jesteście w stanie to poprawić? Jak widać na załączonym obrazku, nasza obrona funkcjonuje fatalnie. No, dajemy rzucić bodajże 33 punkty w pierwszej kwarcie u siebie w domu, a sami rzucamy przy tym, przepraszam, nie pamiętam, ale 16 punktów? Coś w tych okolicach. No, tak nie może być. W poprzednich meczach przegrywaliśmy 20 punktami, także zdecydowanie obrona jest do poprawy. No i celność rzutów, ponieważ te rzuty są czyste, jest rzut oddawany bez obrońcy, a my nie potrafimy konsekwentnie go wykonać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.